kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania słuchowisk wielkopostnych. Uczynki pokutne. Dobra jest modlitwa z postem i jałmużną, więcej niżli skarby złota chować. Pokutnymi uczynkami nazywamy te, które nam pomagają do czynienia pokuty za grzechy i otrzymania przebaczenia od Boga. Nie tak jednak, byśmy przez nie sami byli w stanie naprawić zło Panu Bogu wyrządzone, bo do tego niezdolną jest nasza nędza, bowiem zło jest nieskończone. Jak nieskończonym jest majestat Boży, któryśmy występkami obrazili. Tylko w połączeniu z męką i zasługami Jezusa Chrystusa nabierają one wartości, bo Jego cierpienia i Jego zasługi są również nieskończone, jako Boga człowieka. Uczynki pokutne są rozmaite. Przede wszystkim modlitwa, za pomocą której upokarzamy się przed Bogiem. Prosimy Go o przebaczenie, oświadczamy Mu miłość, błagamy o miłosierdzie. Biedni grzesznicy, przykuci do ziemi swoją słabością, zgnębieni upadkami, jakże często powinniśmy wznosić oczy, ręce, serca do Boga na niebie, by Mu wyrazić swój żal, by nabrać nowej ufności względem Niego, by uwielbić Jego nieskończone miłosierdzie. Wszystkie nasze najlepsze czyny bez modlitwy byłyby niczym, bo Bóg obiecał wysłuchać tylko tych, którzy ze skruchą i nadzieją w sercu wzywać Go będą. Ale serce, prawdziwie skruszone, czuje potrzebę nie tylko modlitwy, czuje ono potrzebę także odpokutowania za grzechy, które opłakuje. Stąd post jest drugim uczynkiem pokutnym. Nie myśl, drogie dziecko, by tu zaliczały się tylko posty dla dorosłych osób przez Kościół Święty ustanowione. W tym znaczeniu do postu zaliczają się wszystkie małe ofiary, umartwienia, jakie tylko są, które składamy Bogu za nasze grzechy. Pozbawienie się jakiegoś przysmaku. Walka ze złymi skłonnościami. Sam łatwy pościg piątkowy. Zresztą wszystko, co naszym zmysłom się sprzeciwia, a więc ranne wstawanie, mniej wygodna pozycja przy siedzeniu, nawet umycie się zimną wodą, bylebyśmy to wszystko ofiarowali z miłości ku Panu Bogu, w duchu pokuty i poświęcenia. Widzisz, że to się w Twoim wieku da zrobić. O, drogie dziecko, miej serce zdolne do zwycięstw tych małych, a tak chwalebnych, tak Panu Bogu miłych, które serduszko to Twoje wzmocnią i uczynią je zdolnym do rzeczy wielkich w przyszłości. W końcu uczynkiem pokutnym jest także jałmużna. I Pan Jezus w Ewangelii Świętej uczy nas, jaką wartość ma ona wobec Niego, jakie łaski sprowadza na biednego grzesznika. Miłosierni, mówi on, miłosierdzia dostąpią według miłości, jakąście innym okazywali. Będziecie sądzeni w ostatni dzień. Jakże dobrym jest Pan, drogie dziecko, że taką moc przywiązał do jałmużny, tak słodkiej samej przez się, dla każdego litościwego serca. Trzeba, byśmy te uczynki ciągle pełnili, bo ciągle grzeszymy
niestety. Lecz należy je pełnić więcej w świętym czasie Wielkiego Postu, jako w czasie poświęconym na pokutę. Wówczas pobożność nasza winna być gorętszą, walka z sobą samym wytrwalszą, miłosierdzie obfitszym. A Bóg naszym usiłowaniu pobłogosławi, udzieli nam przebaczenia, które duszom naszym powróci radość. Zastanów się, drogie dziecko, w jaki sposób możesz czynić pokutę.